Sędzia Karol Maj rozpoczął zawody, a ja przypomnę Państwu jeszcze raz. To co ja nagrywałem, nie wiem czy pamiętasz. Tak bluzgali tak tutaj strasznie, że bez dźwięku puszczało się. Och kurwa, jest! Co to? Bednara. Gdzieś Bednara? 19, to dziesiąta minuta spotkania, 1-0 dla Chełmianki, zdobywcą gola z numerem 19 Jakub Knap. W 12 minucie do wyrównania doprowadza zawodnik gości z numerem 11 Rafał Michalik. Krystian Wójcik z dystansu, Chełmianka Wiązownica 2-1. Dobra, teraz kolejne 5 minut pierwsze. W 56 minucie spotkania trzecią bramkę dla gospodarzy zdobywa zawodnik z numerem 6 Wołodymyr Bobrow. Druga bramka właśnie. Może nie powiem do obrońcą. Wiesz, tego, tak? Znaczy, ja stąd nie widziałem. Ale o to chodzi, widziałeś. To co? Kilka się odbiła od nogi, później od ręki, tak? Ale nie leciała ani w rankę, ani... W 62 minucie spotkania czwartą bramkę dla drużyny Chełmianki zdobywa zawodnik z numerem 5 Dominik Stępień. Chodzi Kuba do mnie. I w tym momencie sędzia główny zawodów, pan Karol Maj, zakończył spotkanie. Ostatecznie Chełmianka pokonuje KS Wiązownice 4-1. Bramkę dla drużyny gości zdobył Rafał Michalik, natomiast dla naszej drużyny strzelali Jakub Knap, Krystian Wójcik, Wołodymyr Bobrow i Dominik Stępień.